Witam Państwa ze słonecznej Barcelony w studiu Marcin Kwelkses Bonaventurczyk, a na torze sporo BMW dzisiaj. BMW M4 głównie zdominowały tą stawkę, ale mamy również jedną BMW M3. Nie przedłużając, rozpoczynamy wyścig z pierwszego miejsca. Zyziu HH, zdobywca pole position, tuż za nim Buja Bujaj, Lucky Line, Zycher, Sisi Birgit, Czapkę Young Niedzial oraz Libar. I wystartowali. Tor Barcelona. Dzisiaj bardzo słonecznie. Temperatura powietrza 28 stopni. Temperatura toru to 43 stopnie. Bardzo gorąco. Bardzo długi dojazd do tej prostej, na tej prostej startowej, do pierwszego zakrętu. Już widzimy, że Wuja Buja wykorzystuje lepszy start i wychodzi na prowadzenie, ale co tu się dzieje w pierwszym zakręcie? Dochodzi do kontaktu między czterema zawodnikami. Jednak świetnie całą tą sytuację wykorzystuje Young Niedzial. On ustawił swój samochód perfekcyjnie do tego pierwszego zakrętu. Był na wewnętrznej, nie oddał tej pozycji, przeszedł i przebił się na P2 z pozycji szóstej. Świetny start Young Niedziala. Również wykorzystał ten start bardzo dobrze Birgit, który przeskoczył jedną pozycję i on nie ma dosyć. On już atakuje Zyzia. Zyzio już będzie musiał się bronić przed Birgikiem. Zyziu po wewnętrznej, czyli ma tutaj przewagę. Może się bronić, może ustawiać ten swój samochód w taki sposób, by uniemożliwiać Birgikowi wyprzedzenie. Jednak Birgik miał lepsze wyjście. Miał lepsze wyjście z poprzedniego zakrętu, jednak to nie pomogło. Tutaj już próbuje wykorzystać tą sytuację Zycher, który również próbuje znaleźć miejsce, by przebić się o jedną pozycję. I tu widzimy, że na zewnętrznej próbuje, jednak na zewnętrznej jest tutaj bardzo trudno. Ten zakręt jest szybki. Kolejna długa prosta, dojście do bardzo ciasnego lewego zakrętu. Birgik atakuje Zyzia, opuśnia hamowanie. Piękne wejście w ten zakręt, jednak czy Zyziu podcina Birgika i utrzymuje tę ściągnicę. Tu jest bardzo ostra walka. Ja bym chciał się również przenieść tam na przód, ale tu dzieje się tak dużo. Young Niedzial, tam widzimy z przodu, szybko przeskoczymy, goni Wuja Buja. On tu będzie ostro walczył pierwszą pozycję, on jest bardzo szybkim zawodnikiem. Pamiętamy, że to jest dywizja druga ligi ASP w GTS. Young Niedzial, bardzo, bardzo prawdopodobne, że w przyszłym sezonie będzie jeździł w dywizji pierwszej. Ale wróćmy na chwilę do tyłu, bo tutaj są aż cztery samochody walczące o pozycję. To jest walka o P3, ta walka nie ustaje. Widzimy, że Birgik stracił pozycję na rzecz Lucky Line'a, który w tej chwili jedzie na już trzeciej pozycji. On tutaj miał świetne wyjście z ostatniego zakrętu. Ta długa prosta, ostre dohamowanie i Lucky Line. Tak, Lucky Line przebija się. On tą pozycję utrzyma, on ma wystarczającą przewagę. Na czwartej pozycji Zyziu, na piątej pozycji Birgik, na szóstej Zycher GT. Oni będą dalej walczyli, to jest bardziej niż pewne. Tutaj przed Maxia przebił się Czapkę i Czapkę startował za Maxiem, o ile dobrze pamiętam. Więc tu jest też jedna pozycja do góry. Maxiu w tej BMW M3. BMW znacznie starszej generacji niż te M4 nowe, także tutaj no nie wiem, co spowodowało wybór takiego samochodu, czy tutaj brakło funduszy na tą M4, czy po prostu, oj, straszny błąd Maxia. Opóźnił to hamowanie zbyt mocno, uślizg tylnej osi i nie miał tutaj żadnych szans utrzymać tego samochodu na torze. Poszedł prosto w tą pułapkę żwirową, z której na szczęście udało mu się wyjechać. Na tym wszystkim korzysta Livar, który już jest na ósmej pozycji. Czapkę i pozycja siódma. Tu się porobiły dość spore odstępy między zawodnikami, więc nie spodziewałbym się jakiejś nagłej zmiany pozycji tutaj, czy walki. Tutaj dzieje się na więcej. Birgik na pozycji szóstej. On tutaj już walczył dzisiaj o pozycję trzecią, ale coś tu poszło nie tak. Stracił tych kilka pozycji w tej walce i on będzie na pewno próbował, jednak w tej chwili on zamyka tą stawkę czterech kierowców walczących o P3. Zycher radzi sobie całkiem dobrze. Pozycja piąta, on również będzie próbował pewnie podjechać Zyzia i zaatakować. Zyziu, zdobywca pole position. No ten start nie poszedł tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli, jakby on tego chciał, jakby on sobie tego życzył. Z pozycji pierwszej na pozycję czwartą. Oczywiście ten wyścig będzie trwał, to jest 15-minutowy sprint. Zyziu cały czas ma czas i szansę, by się przebić i coś tutaj powalczyć o wyższe pozycje.
Lucky Line, zawodnik, który startował, no nie chcę tu kłamać, chyba z piątej pozycji. On chyba był tuż przed Jak Niedzielem, przebił się na pozycję P3, czyli ten start i te pierwsze okrążenia bardzo dobre, jednak widać, że Zysiu jest bardzo blisko. Zysiu będzie nacierał, Lucky Line się będzie musiał bronić, on w lusterku ciągle będzie widział swoich przeciwników. Jak Niedziel, no co tu dużo mówić, młodszy brat starszego Niedziela, Niedziel Brothers, no nie jeżdżą zespołowo z jakiegoś powodu, może dlatego, że to dwie różne dywizje. Tutaj Jan Niedziel na pewno będzie chciał pokazać swojemu starszemu bratu, jak należy jeździć, będzie tu walczył o pierwszą pozycję. No zobaczymy, może Niedziel będzie miał się od kogo uczyć wkrótce. Buja się tutaj rozbujał strasznie, P1 i on tutaj ucieka. Ta przewaga między nim a Jan Niedzielem, ten dystans, ta jego przewaga nad Jan Niedzielem pozostaje na razie mniej więcej taka sama. Widać, że te rozbujanie bardzo pomaga. Looking line. Pozycja trzecia, tutaj tak jak powiedziałem, będzie o tą pozycją walka, a przynajmniej tak mam nadzieję, bo wszyscy byśmy tu chcieli pooglądać dobrej walki. Im więcej tej walki na torze, tym lepiej się te wyścigi ogląda. Zysiu, haha. Zysiu dobrał sobie tutaj dwie literki na końcu, haha. Dobrze, że nie poszedł niżej w alfabet, bo gdyby tutaj dobrał bardziej poskręcane litery, to mogłoby być dość niezręcznie. Zycher, wicher, podobno syn północnego wiatru. To widać, on tutaj naciska, ten wiatr wieje mu w skrzydła i miejmy nadzieję, że Zycher się będzie przebijał coraz wyżej. Birkik, no co tu dużo mówić, człowiek, który nigdy nie wystartował do wyścigu trzeźwy. No i to chyba troszkę widać, bo mimo, że na początku sporo powalczył, tutaj walczy teraz ze swoim samochodem, te procenty chyba dają o sobie znać. No szkoda, szkoda, może następnym razem warto na trzeźwo. Czapkę i tutaj ostrym bokiem, świetne ujęcie nam się tu udało uchwycić. Pięknie ten bok był, ten tył tej BMW uciekł dość mocno przy przyspieszaniu. Nie wiem, czy tutaj Czapkę nie ma jakichś problemów, bo on tu nam na awaryjnych jedzie. Miejmy nadzieję, że tu nie ma ani awarii samochodu i może to tylko awaria elektroniki w tym samochodzie. No cóż, BMW doskonałe nie są, ta legenda świetnego BMW chyba już przeminęła, te samochody. Samochody są już, nie są robione tak doskonale, jak były robione kiedyś. Livar tutaj spokojnie na 8 pozycji przed Maxiem, który tym poprzednim dość sporym błędem utracił tą pozycję 8 i spadł nam na ostatnie miejsce w wyścigu. Ta BMW M3 się bardzo ładnie prezentuje, no jednak jak widać odstaje od tych młodszych sióstr M4. Dobrze, wróćmy szybko na tą pozycję pierwszą, drugą, to są te dystanse między pierwszymi dwoma zawodnikami. No tu wydaje mi się, że Bujaj odjeżdża. Tak jak powiedziałem, on się rozbujał do tego stopnia, że tu nawet Jan Niedziel nie ma w tej chwili podejścia. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Lucky Line, no on tutaj się na tej pozycji trzeciej umacnia. Dystans między nim a Zycherem wzrósł. Tu widzę, że Zycher wyprzedził Zyzia. No szkoda, że tego nie widzieliśmy. Nie wiem, czy to stało się na skutek błędu Zysia, czy może tutaj była ładna walka na torze. Birgik już niestety trochę odstaje, a pamiętajmy, że ten zawodnik walczył o pozycję trzecią w tym wyścigu. Walczył o nią z Zysiem, no ale nie udało się jej wywalczyć, a wręcz stracił troszkę. I to chyba stracił więcej niż pozycja startowa, bo wydaje mi się, że on również startował przed Jak Niedzielem, który startował z pozycji szóstej. Och, tutaj Jan Niedziel ostrym poślizgiem. Było widać, że zahaczył tą pułapkę szwirową na wyjściu z tego prawego zakrętu. No, stracił trochę czasu przez to. Lucky Line podjechał dość mocno. Lucky Line tutaj zbliżył się i kto wie, czy po tej długiej prostej nie złapie slipstreama i nie będzie próbował na końcu zaatakować. Ja tu chwilkę zostanę, bo tutaj może być ciekawie. Spróbujmy tutaj wejść do kabiny. Powinnać tutaj jazdę Lucky Line'a ze środka. Zobaczmy, jak on ten samochód prowadzi, jak tutaj będzie to wszystko wyglądało z jego perspektywy, czy on będzie w stanie się zbliżyć do Jak Niedziela, czy nie. Jesteśmy już na okrążeniu piątym. Przewidywana długość tego wyścigu to 8 okrążeń, czyli już tutaj przejechaliśmy połowę dystansu z tego 15-minutowego sprintu. No tutaj wydaje mi się, że Jan Niedziel jednak troszkę odjechał. Tutaj był w tych pierwszej sekcji tego toru szybszy od Lucky Line'a. No wydaje mi się, że gdyby nie ten błąd, no to błąd na poprzednim okrążeniu, to Lucky Line by się jednak nie zbliżył.
Zobaczmy, jak wygląda sytuacja dalej. Zycher, który wyprzedził Zyzia. Tutaj ciekawe, czy on będzie w stanie gonić Lucky Line'a. Zyziu, tutaj widać mała kara za pewnie gdzieś tam ścinanie jednej z strzykan prawdopodobnie na tym torze. To nie jest trudne do zrobienia, czyli załapanie tej kary. No, ciekawe, czy tutaj Zyziu będzie w stanie powalczyć o wyższą pozycję, czy on będzie chciał się odgryźć Zycherowi i odzyskać te P3. No, właściwie to w tym momencie już P4, bo Zyziu jedzie na piątej pozycji. No tutaj pewnie jest spory zawód, bo pamiętajmy, to jest zawodnik, który startował z pole position. Tutaj na pewno miał chrapkę na lepszą pozycję. Na pewno po tym świetnym wyniku w kwalifikacjach on liczył, że powalczy pewnie o zwycięstwo w tym wyścigu. Och, CC Birgit już dość daleko. No niestety za dużo było tych piw przed wyścigiem. I teraz za to płacimy. No czapkę tutaj są dopiero obejrzenia na tą prostą. Tą tylną prostą tego toru. A tutaj widzimy tam już zawodników, którzy gdzieś są tam na szykanie w tych okolicach, czyli tu jest duża strata. Livard tuż za czapkę jedno. Tutaj z kolei może pojawić się jeszcze szansa na powalczenie o P7 przez Livara. Bardzo byśmy chcieli to zobaczyć. Będziemy tutaj się przyglądali tej sytuacji. Maksiu już jednak, ta BMW M3 chyba tutaj sobie nie daje rady, ten starszy model samochodu nie ma podejścia do tych nowszych, potężnych M4-ek. Buja ciągle pierwszy, już szóste okrążenie, ten wyścig będzie dobiegał końca, coraz mniej czasu ma Jan Niedzial na jakikolwiek tutaj podejście, czy nawet atak do Buja, tu też pewnie nie będzie łatwo, chociaż widzimy w tej chwili, że Jan Niedzial jest najszybszy w tym pierwszym sektorze. To jest rekord pierwszego sektoru na tym torze. No, czyżby Jan Niedzial tutaj zachował lepsze opony? Weźmy się na chwilkę, przyjrzyjmy. To są opony miękkie, sportowe. Jan Niedzial ma jeszcze dość sporo paliwa, opony delikatnie zużyte. Zresztą bardzo podobnie jest u Bujaj. Nawet ta ilość paliwa jest bardzo podobna. Lucky Line. No tutaj widzimy chyba troszkę większe zużycie, szczególnie tej przedniej lewej. Nie dużo, ale jednak paliwo, no podobnie tutaj ta oszczędność paliwa wygląda bardzo, bardzo podobnie, a trzeba pamiętać, że w tym wyścigu to paliwo trzeba oszczędzać. Te samochody palą dużo i normalnie, gdybyśmy pojechali na maksa te 15 minut, to jest zbyt długi dystans, by właśnie jechać nie oszczędzając tego paliwa. Nikt by nie był w stanie tego dystansu przejechać, więc tu zawodnicy muszą się trochę wykazać taką umiejętnością eco-drivingu. Jak widać, ta pierwsza trójka radzi sobie z tym dobrze. Zycher tutaj troszkę zostaje już. Lucky Line się tam umacnia na tej pozycji trzeciej. Kto wie, może tam ta walka o P1 będzie między tymi trzema pierwszymi zawodnikami. Może tam coś się wydarzy. Tutaj bardzo szeroko Zycher wyjeżdża w pułapkę czwórkową. On tu na pewno trochę traci. Tak, Zyzio jest tuż za nim i Zyzio tu na pewno ma chrapkę na atak. Zyzio również, te opony bardzo mało zużyte. Och, czyż tu dojdzie do ataku? Czy zobaczmy sobie to wszystko troszkę z innej kamery. Tutaj zawodnicy, to druga prosta, dojazd do pierwszego zakrętu. Tutaj umożliwia złapanie slipstreamu, wyjście na zewnętrzny. Tutaj, co ciekawe, Zycher w ogóle nie broni tej wewnętrznej. Zyziu na wewnętrznej będzie miał lepszą pozycję do hamowania. Będzie musiał właściwie trochę mocniej. On wchodzi w ten zakręt ciaśniej. Ten zakręt pokonuje jednak bardzo dobrze. Broni się również w T2. Ma znowu wewnętrzną do T3. I tutaj Zycher po tym swoim błędzie na tej szykanie, gdzie zahaczył tą pułapkę żwirową, to kosztowało go prawdopodobnie pozycję. Zyziu odzyskuje P4. To na pewno będzie bardzo budujące. Do końca wyścigu jeszcze tylko mniej więcej, no niecałe dwa okrążenia, okrążenie i troszkę. I Zyzio prawdopodobnie nie dojedzie już tych zawodników wiodących na pozycjach 1, 2, 3. Ale on tutaj ma szansę umacniać się na pozycji 4. Przeskoczmy szybko, bo tutaj Jan Niedzial bardzo mocno zbliża się do Wujaj Bujaj. Czy tu zobaczymy jeszcze walkę o P1, może o P2, może Lucky Line dojedzie jak Niedziala i może oni tu razem powalczą. No to jest bardzo dużo może tutaj, ale ten wyścig ciągle trwa. Okrążenie siódme z ośmiu. Więcej nie przejedziemy.
Yang Niedzial już bardzo blisko. Tutaj w tych ciasnych zakrętach wyjścia z tych zakrętów mają bardzo duże znaczenie. Te samochody mają dość sporą moc. Te opony to nie są sliki, to są opony sportowe, ale nie sliki. Oni tutaj muszą uważać z gazem. Oni muszą uważać, ten gaz dozować, bo łatwo jest doprowadzić do uślizgu tej tylnej osi. A to może kosztować bardzo dużo. Yang Niedzial, bardzo szerokie wejście w tą szykanę. Lepsze wejście niż Wuja Buja i to widać. Yang Niedzial wszedł szerzej, mógł utrzymać większą prędkość. Lepiej wyszedł nawet z tej drugiej części szykany. I co najważniejsze, lepsze wyjście na tą długą prostą. Na tą prostą, na którą samochód się rozpędza w tej maksymalnej swojej prędkości. Tutaj każdy kilometr się liczy. Dojście po wewnętrznej do tego pierwszego zakrętu daje szansę na atak. I ten atak, coś mówi, tak, ten atak się powodzi. I nie tylko powodzi się on Yang Niedzialowi, ale tutaj próbował również swoich sił Lucky Line na taki rzutem na taśmę, atak na drugą pozycję. No nie udało się, Wuja Buja się obronił. Tu doszło jednak do kontaktu między tymi dwoma zawodnikami. Yang Niedzial już troszkę odjeżdża. On tutaj umacnia się w tej chwili na pozycji pierwszej. On buduje dystans, natomiast Wuja Buja ciągle ma booster Lucky Line'a. Tu ta walka będzie chyba trwała do ostatnich zakrętów. No oby, bo to tego właśnie chcemy oglądać. Chcemy oglądać walkę tych zawodników na torze. Chcemy oglądać, jak oni się ścigają. Widzimy, że zawodnicy 1, 2, 3 jeszcze jadą. To ósme okrążenie, to ostatnie okrążenie. Oni jeszcze walczą. Natomiast zawodnicy poniżej, no ten czas 15 minut już się skończył. Oni już zakończyli swoją rywalizację. Oni mogą już odetchnąć. Tam już jest spokój, tam już te nerwy i emocje mijają. Natomiast tutaj cały czas walka. Yang Niedzial odjeżdża. On zbliża się do kolejnego bardzo ciasnego zakrętu. To jest ta tylna prosta. Prędkości również są dość duże. Dochodzą pod 200 km na godzinę. A pamiętajmy, że to są samochody drogowe. One nie są przystosowane do jazdy po torze, tak jak samochody wyścigowe. Nie mają klatek. Nie mają tych slików tutaj. Czy Wuja Buja będzie bronił tej pozycji drugiej do samego końca? Czy Lucky Line, czy Lucky Line zdała zaatakować? No teraz dochodzimy do tych bardzo ciasnych zakrętów, do tej szykany. Tutaj najmniejszy błąd może nas kosztować pozycję, ale tutaj wszyscy przejeżdżają dość spokojnie, dość ładnie. No tu się chyba już nic nie wydarzy. Wuja Buja wychodzi bardzo dobrze z tej ostatniej szykany. I Lucky Line już raczej, chociaż Lucky Line tutaj wyszedł lepiej. Czy on zdoła się? On się zdołał przebić, to jest niesamowite. No on miał lepsze wyjście, ten samochodem zarzuciło. Wydawało mi się już, że tam się nic nie uda ugrać, ale udało się. Piękna końcówka, Yang Niedzial, Wuja Buja, Lucky Line.